Siemano moi drodzy, jestem Terins, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj nie sposób przejść obojętnie obok tego tematu, ponieważ wysłało mi go naprawdę dosyć sporo widzów na Instagramie. Także moi drodzy, nagrywam, a mianowicie chodzi tutaj o temat wczorajszego live'a Crushfila, na którym zbierał pieniądze dla WOŚP. Marek, mega szanuję, świetna akcja. Ale internet obiegło pewne zdjęcie, które jest naprawdę ciekawe, o którym się dowiecie w dzisiejszym odcinku. A moi drodzy, drugi temat to freeze i kupno Lamborghini. Także zostawcie łapkę w górę, wbijmy tutaj 3000. No i jeszcze chciałbym pozdrowić nowych wspierających oraz donatorów. A oto oni: Alix44, Kuba Gamer, Gasek, Szabanek XDD, Czarny, Kal YouTube, Igorowski oraz Oski Boski. Do tego oczywiście donator, czyli Kondziks. Bardzo wam wszystkim dziękuję i serdecznie was pozdrawiam. No a jeśli ktoś z was, moi drodzy, chciałby zrobić to samo, to możecie albo wysłać donata, albo wesprzeć kanał, wtedy każda osoba tutaj się pojawi, no i zostanie pozwana na odcinku. Także myślę, że warto. No a teraz zapraszam do oglądania. A więc przejdźmy do pierwszego tematu, czyli do tego zdjęcia. Najpierw zajmijmy się, skąd to zdjęcie w ogóle jest. A więc, moi drodzy, udostępnił je na swoim Instastory menadżer koncertowy Crushfila, czyli Maciel Szulce. Jest to udostępnienie Instastory innego użytkownika Instagrama, w tym przypadku Okoniewskiego, który był właśnie na tym stoisku. Jak możemy zobaczyć, również był wolontariuszem, ponieważ trzymał właśnie puszkę. No i możemy tutaj zobaczyć Crushfila, Karolinę oraz tam w oddali pewną osobę, która do złudzenia przypomina kamerzystę, Łukasza Brzyniaka. Moi drodzy, czy jest oby to na pewno Łukasz Brzyniak? Z tego zdjęcia raczej się nie dowiemy prawdy, czy jest, czy nie. Ale moi drodzy, przejdźmy sobie do drugiego story, na którym możemy już zobaczyć filmik. Ustawiamy się w kolejce i tylko osoby z tej strony będą mogły sobie zrobić kierunku. Jak możemy zobaczyć, jest to również jakiś wolontariusz WOŚP, który tam po prostu stoi i zbiera pieniądze. I moi drodzy, gdyby to był faktycznie moim zdaniem kamerzysta, ponieważ tam są właśnie głównie osoby, które są fanami Crushfila, a co za tym idzie, kamerzysty również, także na pewno by te osoby poznały kamerzystę. Jak tutaj możemy zobaczyć, z tyłu, od tyłu, faktycznie ta osoba bardzo podobnie wygląda do Łukasza Brzyniaka. Z przodu jej nie widzimy, no ale widzą tą osobę, te osoby, które tam stoją, no a jakoś nie widzimy, żeby żadna osoba tej się fascynowała, że jest to kamerzysta. Także, moi drodzy, myślę, że jest to potwierdzenie, że nie jest to kamerzysta. A szkoda, bo byłoby to w sumie fajne spotkanie, a niestety, moi drodzy, nie jest to kamerzysta. A swoją drogą, gdyby to naprawdę był kamerzysta, no to myślę, że byłoby zdecydowanie więcej zdjęć. Ludzie by nie dość, że do niego podchodzili i byłoby to na przykład widać na tym filmie, no to byłoby na pewno dużo zdjęć od w ogóle fanów i byłoby zaraz na różnych fanpage'ach, Instagramach, że patrzcie, tu jest kamerzysta, tu jest Crushfil, oni są pewnie pogodzeni, albo jakaś ustawka, albo nie wiadomo co. Także, moi drodzy, no nie jest to kamerzysta, tu akurat jestem pewny w 100%. A więc, moi drodzy, teraz przechodzimy do drugiego tematu, a mianowicie freeze i Lamborghini. Drogi widzu, nowe informacje możesz mi podsyłać na mojego Instagrama, sapodugaternist. Ja oczywiście wszystko czytam, także podsyłaj mi wszystko, co wiesz, ponieważ naprawdę stamtąd biorę większość informacji na moje filmy. I bardzo możliwe jest to, że właśnie twój pomysł wybiorę do odcinka i taki nagram. Pewna osoba na moim Instagramie wysłała mi screena właśnie z TikToka, gdzie możemy zobaczyć, że freeze ma zdjęcie obok jakiegoś Lamborghini, tego żółtego. Nie wiem, jaki to jest dokładnie model, ponieważ na autach się za bardzo nie znam, szczególnie na Lamborghini. Ja wcześniej na przykład tego zdjęcia nie widziałem, także jeśli wy widzieliście, no to napiszcie mi, w jakich okolicznościach mogło być zrobione, albo gdzie mogę je w ogóle zobaczyć, czy ono chyba raczej nie było nigdzie wstawione. Ale z tego, co możemy zobaczyć, tutaj nie ma śniegu, także nie było ono robione w przeciągu 2 tygodni. Na pewno było robione gdzieś jesienią lub zimą. Możliwe, że było to końcówka tamtego roku, albo ewentualnie początek tego roku, ale bardziej bym stawiał na tamten rok. I patrząc na to zdjęcie, widzimy, że freeze już podjął kolejny krok w kupnie samochodu, ponieważ cały czas patrzy na te samochody, jest coraz bliżej kupna. Także myślę, że już niedługo będziemy mogli się spodziewać kupna samochodu, ponieważ jak freeze sam powiedział, Lambo by już było u niego, gdyby nie to, że był koronawirus. Także, moi drodzy, tyle, że w tym roku są duże szanse na to, aby właśnie freeze zakupił swoje Lamborghini. Aktualnie raczej go nie ma, ale jak kupi, no to naprawdę będzie, myślę, że duży boom w internecie. Dużo osób na pewno będzie się tym jarała, ponieważ naprawdę sporo osób o tym mówi, kiedy freeze będzie u Lambo i w ogóle. Także na razie myślę, że freeze go nie ma, ale już niedługo będzie miał. Także, moi drodzy, to tyle z tego filmu. Ja wam dziękuję za oglądanie, jeszcze łapę w górę, wbijajcie na mojego Instagrama, ponieważ tam możecie mi wysłać wszystkie nowe informacje. A ja się z wami żegnam do następnego filmu. Cześć!